Dzień dobry Państwu, Krzysztof Lech Łuksza, witam w cyklu Fizyka Życia. Dzień dobry Panie Janie, z nami Dzień Jan Kubań. Witam. Ostatnio było o ewolucji, dzisiaj też o ewolucji porozmawiamy. Ewolucja strasznie skomplikowana sprawa. Tak, tak nawet ja proponuję taki tytuł dzisiaj. Ewolucja jest jednak mocno porąbana. Cytat Jan Kubań. Cytat Jan Kubań, tak. No dlaczego, nie... dlaczego? No wydaje się to tak z punktu widzenia ogólnego dosyć proste, a pan tutaj mówi, że a jest bardzo nie. duża złożoność. A jednak nie, jest to złożone i tak jak twierdzę, naukowcy do tej pory nie wytłumaczyli dokładnie tego procesu, czym dali pożywkę dla ortodoksów, no, którzy nie są w stanie tego zaakceptować, tych ich tłumaczeń, naukowych tłumaczeń i w związku z tym odrzucają w całości proces ewolucji. No, a z kolei oni sami też niczego ciekawszego nie wymyślili, tak? no, bo, bo nie wymyślili. W związku z tym idźmy, rozważajmy w tej chwili, przedstawiajmy tą złożoność tego wszystkiego, żeby lepiej po prostu to zrozumieć. Na rysunku pierwszym od niego zaczniemy. Czy Pan pamięta, co to jest? No, tak. Żeglarz portugalski. Taki to jest organizm złożony z wielu organizmów. Podmiotów. Tak, z wielu innych organizmów. Jedne łapią przynętę, znaczy zdobycz, drugie ją trawią, a trzecie rozprowadzają po całej, można powiedzieć, kolonii czy drużynie. Bo to, to jest kilka różnych organizmów, które stanowią jedną jedność. No i teraz chciałbym omówić takie zagadnienie WSS versus PSS, czyli to, w jaki sposób obiekty są selekcjonowane. Na rysunku drugim widzimy... Interesy grupy. Otóż y, tutaj widać system złożony z elementów, ale nie zawsze interes całego systemu jest tożsamy z interesem poszczególnego elementu. Przykładem mogą być albo piloci kamikadzy, albo białe krwinki. Które poświęcają się, jedni drudzy się poświęcali po to, żeby ochronić system, po, pozostałą resztę. No więc z ich punktu białe widzenia. Białe księgi nadal się poświęcają. Białe księgi się nadal poświęcają. Myślę, że kamikaze też prędzej czy później ktoś będzie wymyślał. Być może zastąpimy to w tej chwili jakimiś tam superinteligentnymi robotami. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że nie, ale. Chyba wszystko ku temu zbierze. Z drugiej strony mamy paserżetowanie na, na, na grupie, mamy ludzi, którzy nadużywają systemów opieki, albo mamy rządzących, którzy doprowadzają kraje do ruiny. Typowym przykładem może być chociażby, nie wiem, całe KPZR, czyli Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego, która doprowadziła do ruiny swojego własnego kraju. Kraj się wziął i się rozsypał, tak? Także to jest właśnie ta, ta różnica, że nie zawsze interes jednostki jest tożsamy z interesem grupy. Ale na rysunku 3 widzimy, że jeżeli system złożony z elementów jest selekcjonowany w trakcie ewolucji jako całość, to dochodzi do perfekcyjnej, do wypracowania perfekcyjnych mechanizmów współpracy. Poprosimy rysunek trzeci, żebyśmy tutaj sobie zobaczyli. O, o, no i teraz jest tak, jeżeli król takiego kraju, którym zarządza, czy taki komitet, yy, komitet polityczny Związku Radzieckiego, ginąłby wraz z tym krajem. To na pewno inaczej by się zachowywał. Tak? Gdyby było coś takiego, że jeżeli upadnie gospodarczo twój kraj, rozsypie się, to wszyscy jesteście wycięci w pień, no to wtedy ci ludzie inaczej by myśleli. Pytanie jest, czy oni rozwalili własny kraj, bo byli tak wyjątkowo złośliwi, czy przez głupotę? No, ja jednak ja twierdzę, że jednak przez głupotę po prostu byli, jak większość z rządzących, jednak nie do końca przygotowani do rządzenia krajem, mieli po prostu za małą wiedzę. No i a mieli poza tym... niewłaściwą ideologię, która przecież... Tak, nos... zły był system jest, cały, jest zła, dokładnie tak, tak który, który powodował, że niestety tacy ludzie dochodzili do władzy i potem doprowadzali do tego, do czego e, doprowadzili. E, proszę zauważyć, że w systemach typu WSS, czyli tych po lewej stronie, kiedy selekcja dotyczy całości, zdrada się nie opłaca a zdrada w systemach PSS, kiedy częściowo jest selekcjonowany, czyli niektóre elementy mogą przeżyć, mamy takie przypadki, że władcy kolonii afrykańskich albo krajów mocno uzależnionych od na przykład metropolii francuskiej, doprowadzali te swoje własne kraje również do ruiny gospodarczej, po czym jak wszystko się waliło, no to znajdowali azyl właśnie we Francji jakieś tam w miarę dostatnie życie już do końca swojej, swoich dni. Także... Tak jak mówię, to, że jesteśmy systemami złożonymi z tak dużej liczby komórek, które tak, w sposób tak świetny współpracują, zawdzięczamy temu, że byliśmy w całości selekcjonowani, jesteśmy w całości selekcjonowani przez proces ewolucji biologicznej. No i teraz proszę zauważyć, że tutaj pojawia się takie, taka choroba jak rak, kiedy komórki. Rosną gwałtownie, się namnażają, nie podlegają żadnej selekcji, natomiast właśnie wysysają wszystkie soki życiowe z organizmu. No i to jest, można by powiedzieć, przykład komunizmu, tak? Czyli albo socjalizmu w organizmie. Jakbyśmy patrzyli na to na trochę wyższym poziomie. Pamięta pan takie, takie karykatury, że Darwin miał, znaczy małpa miała głowę Darwina i wszyscy się jak po wydaniu tej książki było no, że jak to tak właśnie mógł powstać człowiek, no to chyba tylko Darwin z małpy powstał, tak i pokazali. Natomiast ewolucja to jest wieczna kumulacja, to jest nakładanie się. Pamiętamy, że Mówiliśmy o tym, że to jest powstawanie nowych fragmentów DNA, które produkują konkretne albo zachowania, albo jakieś białka regulatorowe, albo, albo inne, albo strukturalne. No i powoduje to, że dany obiekt jest lepszy w konkurowaniu. Yy, I to się w ten sposób nakłada. No i teraz yy, nie można powiedzieć, że ewolucja zawsze doskonali idzie w jednym kierunku, bo ma ślepe uliczki. Proszę zauważyć, że yy, delfiny to są stadne. Zwierzęta, które mają rozbudowane systemy komunikacji, są to jedne z in, bardziej inteligentnych zwierząt na świecie, mają życie społeczne. No ale cóż, nie mają rąk, tylko płetwy. W związku z tym nie mają jak uchwycić czegokolwiek, złapać i posłużyć się jakimikolwiek narzędziami, tak? No mogą mieć jakieś narzędzie w pysku, ale, ale jak do tej pory do tego nie doszły. Małpy z kolei sięgają jakimiś patyczkami z mrowiska, ślinią te patyczki i sięgają do mrowiska, wyciągają mrówki i jedzą te mrówki, czyli już wykorzystują narzędzia, tak? Gdyby nie te przeklęte płetwy, które zaprowadziły właśnie ten gatunek w ślepą uliczkę. Może też... im tam jest dobrze w tej wodzie. Może im tam jest dobrze, tak, też jakoś dobrze. nie krzywdują sobie. Ale zaczynają powoli wychodzić na przykład orki, zaczynają łapać foki na brzegu i zaczynają wychodzić. One się uczą daleko wypływać, żeby złapać tą fokę, po czym jakoś się do tej wody z powrotem ześlizgnąć, czyli mamy powtórzenie procesu wychodzenia ryby trzonopłetwej na, z wody na zewnątrz. Tak? Oczywiście kolejne pokolenia to nie jedna ryba, tylko kolejne pokolenia, które będą miały lepsze możliwości, po prostu tego dokonają. I teraz powstaje też pytanie, czy w ewolucji. Silna funkcja selekcyjna jest dobra. Pamięta pan, silna funkcja selekcyjna przepuszcza tylko i wyłącznie te obiekty żywe, które mają konkretne rozwiązania przystosowane, znaczy które dają przystosowanie w danych konkretnych warunkach. No jest taka teoria, że skrzydło by się nie rozwinęło, gdyby tylko tak działała ewolucja. W związku z tym są potrzebne okresy, kiedy Takiego poluzowania, kiedy następuje różnorodność, pojawiają się pewne elementy, które ani nie przeszkadzają, ani nie pomagają, ale w momentach krytycznych, kiedy te elementy są już na tyle rozwinięte, to wtedy one odgrywają kluczową rolę. Czyli taka wszechstronność, tak? Dobrze wszechstronność rozumiem. Wszechstronność też, ale to właśnie, wie pan, to jest nawet trudne do wytłumaczenia. Protoskrzydło. No, proszę sobie wyobrazić, że ma pan jakieś małe wypustki, które nie umożliwiają panu latania. Z pewnych przyczyn. Dzieje się tak, że te wypustki z pokolenia na pokolenie stają się coraz większe, Aż umożliwiają latanie. I wtedy na, przychodzi kryzys, wtedy następuje ta walka, ta silna funkcja selekcyjna, i się okazuje, że pan może lotem ślizgowym, na przykład z jakiegoś drzewa czy skały po prostu uciec przeciwnikowi, który czegoś takiego nie ma. To może być konkurencja wewnątrzgatunkowa, czyli między osobnikami tego samego gatunku, albo z innymi gatunkami możemy właśnie. O samicy tym... na przykład, bo może o samice, samicy bo... się podobają skrzydła. Na przykład i... jedne, jednej się podoba większy ogon, drugiemu e, barw, bardziej barwnej i bardziej bu bójne pióra, to też jest jeden z elementów selekcji, tak, selekcji właśnie tutaj płciowej. Dobrze, klucz 55. Ja wyodrębniłem takie pięć cech charakterystycznych ewolucji biologicznej właśnie po to, żeby ją lepiej zrozumieć. Pierwsza to jest niejednoznaczność doskonalenia, bo nie zawsze ewolucja doskonali, prawda? Mówiliśmy o tym, że Darwin też pisał, że w niektórych przypadkach, wtedy kiedy funkcja selekcyjna jest słaba, następuje powrót do stanu mniej doskonałego. I tak to się odbywa, czyli nie można powiedzieć, że ewolucja jest systemem, procesem, który zawsze doskonali. Nie zawsze. No w związku z tym tu jest pierwsza trudność, tak? no bo niby doskonali, niby niedoskonali nie wiemy. Czasem doskonali, czasem doskonali. Jest to funkcja kontekstowa, zależna od siły funkcji selekcyjnej. Ortogonalność doskonalenia. Znowu, cały czas była wielka kłótnia między, między, znaczy może nie kłótnia, ale Anglosasi mówili, że tutaj chodzi o walkę o byt i walka jest najważniejsza, Rosjanie mówili, ależ nie, walka oczywiście jest, ale jednak najważniejsza jest współpraca. No, a myśmy pokazali na przykładzie tej drużyny hokejowej, że i to, i to. I odbywa się na dwóch kierunkach: na doskonaleniu współpracy i na doskonaleniu zdolności walki. Zdolności do walki. Dokładnie. Zaraz rozwiniemy ten temat szerzej, bo wiem, że to Pana bardzo interesuje, zadawał Pan kilka razy to pytanie. Ale idźmy teraz do trzeciej, do trzeciej charakterystyki ewolucji biologicznej. To jest szybkość wymuszania doskonalenia. I tutaj posłużę się takim cytatem. Teoretycznie jedna bakteria mogłaby wyprodukować masę potomstwa większą niż masa Ziemi w mniej niż dwa dni. Pamięta pan, mówiliśmy o tym. W ciągu trzech dni jej potomstwo przekroczyłoby masę obserwowalnego wszechświata. Oczywiście nigdy to się nie wydarzy, tak? ale te liczby są po prostu ogromne. A dlaczego to się nie wydarzy? No, bo nie ma tu już zasobów. zasobów tak? No bo tutaj właśnie te, te bakterie się rozmnażają. E, profesor Robin Dunbar, Dunbar chyba tak, bo się pisze, Dunbar, e, mówił, że ewolucja jest nierozumiana, bo my nie rozumiemy. Dla nas e, wzrost wykładniczy jest po prostu nieintuicyjny. No, jakaż tu może być intuicja, skoro w ciągu zale trzech, ja to dokładnie policzyłem, trzy dni. I, i 3, 3 godziny, coś takiego, tyle to zajmuje, żeby z jednej malutkiej bakterii, która ma masę 1 razy 10 do minus 12, zaraz zobaczymy, a obserwowalny wszechświat ma, zaraz powiemy, ile on tam ma, a nie zanotowałem tego, no nieważne, masa obserwowalnego wszechświata, tak? trzy dni, a powiela się co 20 minut. To jest po prostu niesamowite, tak? To jest bardzo trudne do wyobrażenia. Kolejne, drugie, to jest, poproszę o rysunek czwarty, moc piramidy wykładniczej. Bakterie rozmnażają się podwójnie, one się dzielą na dwie. Jeżeli spojrzymy na ten rysunek, kiedy jedna osoba angażuje kolejne sześć, to proszę zauważyć, przy dziesiątym zaangażowaniu mamy, osiągamy liczbę, Populacji, przekraczamy liczbę populacji Polski. Jeszcze nie A... mamy tego rysunku, poprosimy rysunek czwarty, żebyśmy tutaj sobie mogli razem z widzami zobaczyć. Zobaczyć. Bo... Proszę bardzo, przy dziesiątym tym powieleniu mamy 60 milionów, czyli to jest no, 160% populacji Polski. Natomiast przy trzynastym powieleniu mamy 190% liczby wszystkich ludzi, którzy żyją. To są właśnie te moce. A teraz, jak pójdzie kiedyś pan jesienią, nad brzeg wisły, i zobaczy pan, jak niektóre drzewa, ile one mają nasion, to po prostu przekracza ludzkie pojęcie. To nie jest sześć tak jak tu, to są tysiące. I oczywiście powoduje to, że bardzo szybko dochodzi właśnie do silnego kryterium selekcyjnego. Czyli trzecim, trzecią charakterystyką ewolucji biologicznej była szybkość wymuszania doskonalenia, złożoność celu doskonalenia. Też żeśmy o tym mówili. To nie jest to, że jesteśmy szybsi, to nie jest to, że mamy lepszy wzrok. To wszystko jest tak bardzo skomplikowane. To są te, te elementy, niektóre elementy powodują, że jak za dobrze byśmy widzieli, to by było źle, jak za słabo widzimy, to też jest źle. Muszą być złoty środek. Złoty środek jakiś musi być, a gdzie on leży, mało kto o tym wie, tak? I tego wszystkiego, tego złotego środka, tej optymalizacji całości dokonuje właśnie selekcja. Występująca w ewolucji biologicznej. Mamy też do czynienia z powstawaniem nowych gatunków, zdolnością różnicowania to jest piąta cecha ewolucji biologicznej. To jest naturalna tendencja do tego, że w trakcie tego procesu następuje podział gatunków na zasadzie specjacji, ale również dochodzi do powstawania nowych gatunków na zasadzie agregacji, tak jak w przypadku tego żeglarza portugalskiego albo powstawania komórki eukariotycznej z innych komórek prokariotycznych, kiedy to dowodem na to są nasze bakterie baterie, mitochondria w każdej naszej komórce. Czyli nie jądrowej. zawsze rozdzielenie gatunków, czasem synteza. Czasem synteza, dokładnie, czyli proszę zauważyć, jak to jest wszystko jak to jest skomplikowane. Jeszcze zaraz będziemy dalej mówili o, tym, o, tym, o, o tej komplikacji. W związku z tym trudno się dziwić, że no mało kto jest w stanie to ogarnąć w całości swoim umysłem, dociec, tak, jeszcze przeanalizować. Tak? Bo jesteśmy dopiero. Ja bym powiedział na początku, no może nie skromnie mówiąc, właśnie pokazuję te, te charakterystyki, po raz pierwszy je tutaj e, prezentujemy. Według mnie one wymagają po prostu dosyć dużych studiów e, naukowych, zbadania tego wszystkiego, e, zrobienia różnego rodzaju symulacji, no i będziemy wtedy mogli wyciągać wnioski. Jak powoli będziemy się zbliżali do zagadnienia jak mogło powstać życie no i teraz ja zaproponuję taką metodę odwróconej indukcji matematycznej. Czy pan pamięta, czym jest indukcja matematyczna ze szkoły średniej? Coś tam pamiętam. No. Coś tam I pamiętam. Ciężko może byłoby mi zdefiniować, ale raczej. Dobra, no, to mniej ja więcej wiem. Yy, ja może przypomnę, yy, były ciągi, pomiędzy elementami tych ciągów występowała pewna relacja, i, i było wiadomo, że ta relacja jest taka sama, że te, te relacje się nie zmieniają. No i udowadniało się dla pierwszego, drugiego i trzeciego ciągu, że, to, że to, się, to jest sprawdzone. Po czym zakładało się, że dla i tego i i plus pierwszego przejścia też jest to sprawdzone i wtedy zakładało się, że po prostu wszystko to, tak jakby to jest właśnie ta, ta metodą indukcji, skoro dla pierwszego, drugiego i tego, to znaczy, że dla wszystkich też to jest prawdziwe. My musimy odwrócić indukcję matematyczną, pójść w drugim kierunku, czyli możemy zobaczyć, jakie są prawidłowości przy przejściu od jednego pokolenia do drugiego pokolenia i spróbować z tymi z tą charakterystyką, którą w sobie wypracujemy właśnie przy przejściu obecnym, które do, dobrze znamy, zejść na poziom molekularny i zobaczyć, czy przypadkiem tam te prawidłowości też nie mają miejsca. Na rysunku piątym mamy, to jest przypomnę, schemat gerpedelucji. Proszę zauważyć, to jest taki pojedynczy cykl ewolucji, czyli na podstawie zbioru projektów są produkowane obiekty, następnie to są te kulki, tak? następnie one się odbijają albo przechodzą przez sito selekcyjne, no i te, które przechodzą przez to sito selekcyjne, powielają swoje projekty. Niektóre z tych powieleń kończą się tym, że te projekty mogą się zmienić, no i z powrotem. Wędrujemy do na początek tego pojedynczego cyklu. Tak, to o tym pamiętamy. No i teraz sobie pomówmy o ogólnych prawidłowościach cyklu takiego pojedynczego cyklu. Jest ich już panu powiem, 12, a 11 jest bardzo skomplikowany i ten, który będzie pana najbardziej interesował, ale zacznijmy od tych najprostszych. Obiekty żywe zbudowane są z cząstek chemicznych. Czy ktoś? Z naszych, nawet ludzi, którzy nas komentują, temu zaprzeczy. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Obiekty żywe aktywnie absorbują zasoby zewnętrzne. Oczywiście. Oczywiście. Obiekty żywe budują się na podstawie projektu przy użyciu absorbowanych zasobów. No tak. Pokazaliśmy tą salamandrę w taki tak sposób, jest. jak ona się sama się buduje. Obiekty żywe powielają się poprzez powielenie swych projektów. Tak, rozmnażanie. Rozmnażanie. Mówiliśmy rozmnażanie binarne, płciowe, pokazywaliśmy połączenie, te projekty się po prostu powielają. Po powieleniu się projektu, kopia może różnić się od pierwowzoru. No oczywiście, że tak. To, no, jesteśmy żeśmy, inni niż rodzice. Tak, chociażby my jesteśmy inni niż, niż rodzice. Korzystne zmiany w projekcie to te, które zapewniają skuteczniejszą realizację celu obiektu żywego. No tak, mówiliśmy o mówiliśmy tym, tak, walka o byt, cel obiektu żywego, przeżyj na tyle, żeby się rozmnożyć. Powielenie absorbujących obiektów szybko prowadzi do sytuacji niedostatku potrzebnych im zasobów. Czyli to było to powielanie właśnie wykładnicze, no i w bardzo wielu przypadkach ono prowadzi do tego, że jest niedostatek zasobów, w związku z tym prowadzi to do konkurowania o te zasoby i silnej funkcji selekcyjnej. Gdyby tak nie było, to nie byłoby pewnie wojen. Gdyby tak nie było, to nie byłoby. Dokładnie tak. Niedostatek zasobów wymusza konkurowanie o zasoby. Punkt dziewiąty. Konkurowanie jest równoznaczne z silną funkcją selekcyjną. Niestety są zabijane w czasie konkurowania tej bardzo silnej funkcji selekcyjnej, po prostu. Niektóre obiekty albo są unicestwiane, albo nie przechodzą do następnych powieleń. Mówiliśmy to na przykładzie dżumy krwotocznej, kiedy bakterie zabijały po prostu ludzi. Słabszy odpada. Słabszy odpada, ten mniej przystosowany. Silna, silna funkcja selekcyjna sprawia, że ewolucja biologiczna wybiera i pozostawia tylko korzystne zmiany w projektach następnych pokoleń. Tylko korzystne zmiany? Tak, silna. Pamięta Pan, mówiliśmy przy dżumie krwotocznej, że tylko ci, którzy posiadali ten fragment CCR Delta32, to przechodzili, a ci, którzy nie mieli, po prostu umierali. Tak? Czyli to bardzo silna funkcja selekcyjna sprawia, że tylko korzystne zmiany są zostawione. I teraz punkt jedenasty, i tutaj prawdopodobnie się trochę dłużej zatrzymamy. Doskonalenie odbywa się na dwóch ortogonalnych kierunkach. Albo poprzez przekazywanie zmian projektów polepszających współpracę, albo polepszających konkurencyjność. I to wiem, ale teraz jest uwaga. Uwaga, zarówno doskonalenie współpracy, jak i doskonalenie konkurencyjności dotyczy poziomu osobniczego. Moje elementy lepiej współpracują. Mam na przykład lepszy wzrok i szybciej sygnały świetle docierają do ośrodków analitycznych w moim mózgu. Albo wyższą inteligencję. Znaczy. Albo wyższą inteligencję, dokładnie lepiej konkuruje z innymi osobnikami mojego i innych gatunków mam więcej zdrowych dzieci proszę zauważyć tu jest mam więcej zdrowych dzieci jak to ważne jest w tych dzisiejszych dyskusjach na temat posiadania demografii, potomstwa tak? demografii i tak, dalej, tak i jestem odporny na yersinia pestis czyli mam więcej dzieci a jednocześnie jestem odporny na bakterie dżumy krwotocznej tak i nie zagraża mi gatunek canis lupus, czyli nie boję się wilków. wilków. Prawda? Proszę zauważyć, że to wszystko dotyczy zarówno to, to jest bardzo ważne, że mamy do czynienia nawet na poziomie osobniczym z konkurowaniem z innymi populacjami i innymi poziomami. Poziom bakteryjny, poziom tak. powiedzmy wilki jest równorzędny, tak? ale, ale dokładnie no tak. chodzi o inne gatunki. Nie chcemy, żeby nas zjadł wilk, ale też nie chcemy, żeby nasz układ odpornościowy przegrał walkę z chorobą. Dokładnie tak, dokładnie tak. Czyli konkurujemy na poziomie populacyjnym i już. I teraz jest tak. Warunki współpracy i doskonalenia konkurencyjności. Mówiliśmy, że dotyczą poziomu osobniczego, ale również i populacyjnego. Proszę zauważyć, w naszej grupie społecznej są lepsze warunki realizacji celu życia. Tak? Kupa ludzi uciekała z PRL-u, gdzie, gdzie było, no, warunki do życia były gorsze, uciekała gdzie indziej, tam gdzie te warunki do życia były lepsze. Ale teraz powstaje pytanie: czy tam, gdzie żeśmy uciekali, tam, gdzie uciekali na przykład Polacy, były lepsze warunki do realizacji celu życia, czyli posiadania dużej liczby potomstwa i rozmnażania się, bo to jest ten cel życia? Czy też tylko i wyłącznie lepsze warunki bytowe? Trzeba by spojrzeć na demografię. Wydaje tak. mi się, że to zależy też od miejsca, od czasu, od wielu czynników. Od wielu czynników. Natomiast niewątpliwym jest to, że w warunkach trudnych. Szybciej się obiekty żywe rozmnażają, mamy więcej dzieci. Proszę zauważyć, był wyż demokratyczny, demograficzny zaraz, wyż demokratyczny. <laughs> ciekawy. <laughs> wyż demograficzny zaraz po wojnie. Dotyczył to nie tylko naszego kraju, ale generalnie w Europie, to, w Stanach to jest Zjednoczonych. bardzo ciekawy problem i pewnie nie mamy czasu, żeby dzisiaj o tym porozmawiać. Może jakiś odcinek temu poświęcimy, bo to jest bardzo ciekawe, dlaczego tak się dzieje. Jak najbardziej. I teraz jaki jest przykład? Sycerus kafer, bawoły afrykańskie. Chronią się nawzajem. Nie wiem, czy pan oglądał na, na YouTubie, Lew dopada jakiegoś bawołu i już, już go tam próbuje zagryźć, i podbiega inny bawół, bierze tego lwa na rogi i po prostu odrzuca. Natomiast w zebrach nie ma czegoś takiego. Zebry są samotne i jeżeli padnie ofiarą, to już padnie ofiarą, nikt jej nie pomoże. Tak? Czyli proszę zauważyć, że tutaj populacyjnie też ta współpraca się wykształca. To, co żeśmy mówili, że następuje różnicowanie i to różnicowanie prowadzi również. Do pomocy wewnątrzgatunkowej. Pomocy, ale tutaj walka cały czas następuje, tak. no bo przecież to jest walka o śmierci. No tak, śmierć ale, ja, ale ja walczę już nie o swoje życie, tylko o, o to, żeby uratować kogoś innego, czyli to jest tak jakby ten altruizm. Y -y, tak? Tak, tak? No i on się wykształcił, u bawołów się wykształcił, u ludzi też się wykształcił do pewnego stopnia. Oczywiście my walczymy, mamy komory gazowe, mamy holokausty i no, no, na, na przestrzeni całych dziejów, tak, mordowanie, ale również mamy takie sytuacje. Ja zawsze przywołuję ten film, który. Dla mnie był naprawdę bardzo wzruszający, jak Ameryka, angielski neurochirurg emerytowany jeździł na Ukrainę po to, żeby y, dokonywać operacji neurochirurgicznych na mózgu. On wyciągał z koszy w, w Zjednoczonym Królestwie różną aparaturę, wiózł to i celnicy chcieli to nawet, y, ukraińscy chcieli to nawet y, oclić, tak? No, bo on wwoził jakieś dobra. On po prostu robił poświęcał swoje życie, poświęcał swoją energię na to, żeby ratować w gruncie rzeczy obcych ludzi, no bo Ukraińców. Gdzie, gdzie jest y, Anglia, gdzie Ukraina? I on to robił. Naprawdę. Y, Angielski Chirurg to jest taki film. Y, niestety... Ale może to wyjątkowy akurat przypadek? Czy ja wiem? Nie. No, bardzo wiele przypadków jakiś okulista jeździł do, y, do Korei Północnej i zaćmę usuwał. I on to usuwał. Wie pan. To są lekarze bez granic. Są tak? lekarze bez granic, są ludzie w, w, Pomoc charytatywna. Kościoła Pomoc charytatywna, tak nie, no, nie można powiedzieć, że nie ma u nas altruizmu wykształconego. Oczywiście jest barbarzyństwo, ale jest również i altruizm. E, wracamy, tak? Czyli e, populacyjnie też mamy do czynienia właśnie z, tym, z tymi dwoma kierunkami doskonalenia. Moja grupa społeczna lepiej konkuruje z innymi grupami społecznymi, mojego i innych gatunków. Tak? To też jest takie zagadnienie, że tutaj y, jesteśmy w populacji i ta populacja z innymi populacjami lepiej konkuruje, tak? Także to jest właśnie to, że doskonalenie odbywa się na dwóch ortogonalnych kierunkach, nie dotyczy to tylko poszczególnych obiektów żywych, ale również ich populacji i z tego rodzą się, no, tak jak w przypadku żeglarza portugalskiego, mogą się wytworzyć nawet nowe systemy, które w całości są poddane selekcji. No niech Pan zauważy, jakie to wszystko jest trudne, tak? do zrozumienia. O ale bardziej... bardzo ciekawe. Ale bardzo ciekawe, tak, no bo, bo e... mówimy. E... Korzystne modyfikacje nawarstwiają się w przekazywanych kolejnym pokoleniom projektach w trakcie procesu ewolucji biologicznej. To są te ogólne prawidłowości cyklu ewolucji biologicznej, tego trzyetapowego cyklu. No i teraz o tym wiemy, bo to widzimy tutaj na naszym poziomie, teraz, dzisiaj, patrząc na hodlowlę zwierząt, patrząc na to, jak się ludzie roz, rozmnażają, jak się bakterie rozmnażają, zachodzi pytanie, czy mając te prawidłowości możemy wyciągnąć coś więcej, taką ogólną charakterystykę tego ciągu ewolucyjnego. I ja doszedłem do, takiej, do, takiej, do takiego może spostrzeżenia, że istnieje pięć fundamentalnych cech, które dotyczą pojedynczego, pojedynczego cyklu ewolucji. Te obiekty, które podlegają właśnie procesowi ewolucji biologicznej, Absorbują zasoby do budowania samych siebie. Powinny samoistnie się powielać. Budowanie odbywa się na podstawie projektu, a właściwości tych obiektów powinny być różne w zależności od projektu. Powinny te obiekty mieć zapisane w sobie projekt, na podstawie którego się powielają. I projekt ten powinien podlegać powieleniu, podczas którego może dojść do jego zmiany. I teraz, jak doszedłem do tego. Do tej minimalnej regularności, która znaczy bardzo, na bardzo wysokim poziomie ogólności minimalnej, to jest takie, to nawet Tibor Ganti, badacz życia, właśnie powiedział, że jeżeli zejdziemy z pewnymi rzeczami na najniższy poziom, że już niżej się nie da, no to wtedy dopiero możemy badać tak jakby te początki życia. No i proszę zauważyć, pamięta pan cząstkę RNA? Tak. To jest właśnie cząstka. Która te pięć fundamentalnych cech zawiera. I według mnie to jest właśnie cząstka, która zainicjowała proces ewolucji biologicznej. Tak, takie jest moje przekonanie. Oczywiście nie można tego udowodnić, bo nie mamy żadnych śladów, ewidencji, po prostu żadnych śladów potem nawet nie może być. Tak? No bo, bo te cząstki weszły w nasz skład i one nie zostawiły. Po prostu one stanowią elementy tego, z czego my jesteśmy złożeni. No tak, ale y, możemy przeprowadzić rozumowanie, tak, y, spekulacje, tak jak Pan to zrobił, no i jeżeli tutaj jest y, ten proces spójny i logiczny, no postawić taką tezę po prostu. Powstawić dokładnie taką tezę. Ja proponuję, żeby nasi widzowie obejrzeli sobie, wygooglali świat według RNA, bo to są takie fajne filmiki animowane, jest ich dużo, one są długie, po, po 7 minut, dlatego nie, nie, nie proponuję ich tutaj, żebyśmy y, oglądali. Natomiast Właśnie, żeby zrozumieć to zejście w tą drugą stronę, z tą, z tą metodą indukcji matematycznej, czyli te prawidłowości, które są w tym cyklu ewolucyjnym, i z tym potem schodzimy na poziom cząstek, no to. To myślę, że to wszystko wyjaśnia. To tutaj Dla mnie to jest. Yy, znaczy, oczywiście ja mam większą wiedzę, niż. Yy, no, bo się tym interesuję od ponad 25 lat i to studiuję. Yy, natomiast, no, dla mnie jest to jasne. Tak, ja bym stawiał na RNA. Oczywiście głowy sobie nie dam obciąć, no bo dowodów na ten temat. A proszę temat powiedzieć, nie ma. czy. czy w ramach badań powiedzmy nad zjawiskiem życia ktoś też takie tezy postawił czy nie jak... spotkałem się z tym aczkolwiek m, całkiem możliwe że tak tak oczywiście też zależy kiedy w jakim okresie bo niektóre rzeczy o których ja pisałem w 2009 roku one powoli się pojawiają zarówno na Wikipedii jak i czy w pan takim materiałem tutaj jest tak znaczy wie pan no tak jak mówię jestem nieuwikłany ani w biologię, ani w chemię, ani w struktury naukowe nie piszę grantów to po prostu była moja pasja ja to robiłem tak jak moja babcia Babcia zbierała znaczki, miała znajomego. Babcia mieszkała w Chełmie lubelskim. Teraz to się nazywa Chełm. Miała takiego pana znajomego, bardzo, bardzo sympatyczny człowiek. On był pasjonatem skrzypiec. On po prostu wiedział wszystko o skrzypcach. Nie miał wykształcenia muzycznego, a Podobno profesorowie do niego przyjeżdżali, żeby się konsultować właśnie na temat budowy skrzypiec, historii. Ja poszedłem po prostu w kierunku życia. Tego wszystkiego, czego się trzeba było, to się douczyłem. No, to nie jest trudne. Tak? No, studenci uczą się na, na, na studiach, chodzą na jakieś tam wykłady, książek jest w bród, tej, tej wiedzy jest naprawdę wiele. Co więcej, studia powodują, że pewne fragmenty wiedzy one zestawiają w pewien konkretny sposób. I blokując umysły tych, którzy już mają tą wiedzę w ten sposób nabytą, tak? Klątwa wiedzy, pamięta Pan no o tym, żeśmy mówili. Natomiast ja nie miałem, ja odkrywałem jak dziecko po prostu i to, to, i to mi się wydawało, aha, to może być bardzo podobne, ponieważ no, mam takie, takie, wydaje mi się, wykształcone dosyć myślenie abstrakcyjne. No, które polega na tym, że można zestawić pewne rzeczy, że błona komórkowa to jest to samo, co, co mury zamku, tak, dla mnie, no, z funkcjonalnego punktu widzenia to jest dokładnie to samo, tu są pory, tutaj mamy bramę z mostem zwodzonym, jak brama i most zwodzony zawiodą, to obce wojska wejdą do tego zamku, jak tutaj te, te, te pory są, nie mają jakichś tam kraników odpowiednich, no to COVID-19 wchodzi, niszczy komórkę i ciężko chorujemy, a czasami nawet kończy się to naszym zgonem. Czyli takie, powiedzmy, myślenie syntetyzujące. Tak, różne abstrakcyjne, dziedziny. syntetyzujące, właśnie. Yy, mówię, ja nie byłem. Yy, holistyczny, całościowy. Holistyczny, prawda? tak. A ja, yy, tak jak mówię, bardzo ważnym elementem jest ta kl klątwa wiedzy, która powoduje, że wiedza nabyta yy, stanowi blokadę dla dalszej wiedzy, dla dalszych poszukiwań. I według mnie no, to drzewo życia, o którym mówiliśmy dwa odcinki wstecz. I niepowiązanie tego przez naukę z odkryciem Liny Margulis i udowodnienie, pokazanie tej endosymbiozy. Raz, że ta endosymbioza bardzo ciężko wchodziła do świata naukowego, a dwa, że nikt nie pokusił się o stworzenie tego, co zrobiłem, czyli hekrogramu, tak? Jak zwał to zwał, ale że jest to drzewo, właśnie trochę inne, można tutaj pokazać rysunek szósty, żeby pokazać, że to właśnie nie było tak, że to tylko się rozdwajało, ale to było wszystko poplątane, tak? O tym będziemy mówili już w następnym odcinku, na który zapraszam, bo. To będzie chyba już odcinek, który podsumuje naszą, to, ten sezon, 59 kluczy. Powiemy, jak mogło powstać do, znaczy, jak mogło dojść do powstania życia. Zastanowimy się też, jeszcze pociągniemy dyskusję o genach i memach. I memach, czyli właśnie o religii, o Bogu. To niedużo nie na ten temat powiemy, ja może, może tylko sygnalizuję w tej chwili. Powiemy o czymś bardzo, bardzo istotnym, o... Poziomach organizacyjnych życia, o czym też naukowcy nie mówią, natomiast to zostanie pokazane. No i na koniec, po podaniu pierwszej zasady fizyki życia, drugiej zasady fizyki życia, trzeciej zasady fizyki życia, omówieniu paradygmatu, powiemy, podamy definicję życia, co do której Pan będzie mógł mieć bardzo dużo wątpliwości, i ja przyjmę je do wiadomości. Możemy sobie polemizować. Jeżeli się wyrobimy w przyszłym odcinku, to zakończymy ten sezon, a jak się nie wyrobimy, to jeszcze dwa odcinki nas czekają. No, to będzie naprawdę takie dobre, mocne podsumowanie tego sezonu. Nie mogę się doczekać. No wie pan, klucze były po to właśnie, żeby... Otworzyć coś. Pan dysponował tym aparatem pojęciowym, który pozwoli nam na podsumowanie, no bo wszyscy czekają na to podsumowanie, tak? Czyli próba odpowiedzi na te fundamentalne na pytania. Na te fundamentalne pytania. Jeszcze mamy chwilkę czasu. Ja powiem taką rzecz, że... Też nasz aparat pojęciowy jest taki trochę nie za bardzo przystosowany do tego, żeby to życie zrozumieć, no bo wszyscy się pytają, a co to jest to życie, a kiedy, czy wirus jest żywy, czy bakteria jest żywa i tak jakby zadają to pytanie, a proszę zauważyć, że znowu wracamy do naszego Leonardo da Vinci, że to może być proces taki łagodny, że no pewne rzeczy trudno, no zgódźmy się, że nie wiemy, gdzie jest to, to przejście, tak, czy to jest takie istotne, Hmm. Czy to jest istotne? Wydaje, wydaje się to bardzo ciekawe ale no i, i ważne, i dlatego chcemy się tego dowiedzieć. To jest nasza powiedzmy wrodzona ciekawość, która gatunek ludzki przywiodła tam, gdzie on w tej chwili jest. No ale może faktycznie to, jeżeli nie ma odpowiedzi na to jakiejś takiej precyzyjnej, no to musimy się pogodzić z tym. Ja, ja uważam tak, moje osobiste, takie moje osobiste zdanie jest takie, że już cząstki RNA można traktować jako obiekty żywe, ale o tym sobie powiemy o, to bardzo też o tym to sobie bardzo powiemy ciekawe. tak yy, w następnym odcinku. Bardzo dziękuję w takim razie. No i zobaczymy, może jaki profesorowie się do Pana zgłoszą, tak jak do tego człowieka, który może, był specjalistą ja i Jestem otwarty, jestem otwarty na dyskusję. No, próbuję nawiązać różnego rodzaju kontakty, tak jak jest I też zachęcamy do komentowania do Państwa kumstwa, najbardziej. oczywiście w sposób cywilizowany i kulturalny. No i bardzo dziękuję, Panie Janie, za kolejną niezwykle ciekawą rozmowę. Też dziękuję bardzo i dziękuję za komentarze, bo niektóre z nich są naprawdę bardzo inspirujące i zresztą widać było, że ja je pociągnąłem, rozwinąłem. Także dziękuję. Pokazujemy bardzo. jeszcze Państwu tutaj książkę, która jest jedną z podstaw naszych rozmów, czyli 59 kluczy do zrozumienia zagadki powstania życia. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Ja nazywam się Krzysztof Lech Łuksza, telewizja w Real 24, a z nami dzisiaj był Jan Kubań. Do zobaczenia w następnym odcinku fizyki życia.